Prawdopodobnie większość z was już wie, że jestem bez dwóch zdań najlepszym graczem Skywars na całej krainie. Gram na tym trybie już dość długo, żebym mógł ocenić profesjonalnie wszystkie mapy w rotacji. Jakoś zostałem wybrany na najlepszego gracza Skywars na całej krainie przez kolejno mnie, Korniego oraz Bzielińskiego oczywiście. Postanowiłem zrobić profesjonalny tier list wraz z Kornim, którego link do kanału znajdziecie w opisie. Subskrybuj. Jedziemy. Rofl. Arena 01. Wkładaj mi od Bydgoszczy. Tak, to jest Arena 01 na stopę. To jest ta kula, widzisz? Original. Powinien nazwaliśmy jak to Arena 01. Kurwa, fakt. Dobra. Muszą mieć jakieś nazwy, nie? One... To są piękne nazwy. Czekaj, pokażę te na... Dobra. To są zajebiste nazwy przecież. To jest... Dobra, Arena 01, czyli Original. Original szczerze jest C-tier moim zdaniem. C-tier, ponieważ to jest ta mapa, na której C-tier 50 jest takie... No, mów. Znaczy tak, dla mnie C-tier też, bo taki... Zła nie jest, ale to już taka mech. Nie za bardzo się pamięta, oprócz tego, że jest jeden. Mi ogółem się nie podobają mapy, na których są 6 osób, nie? To mi się bardzo nie podoba. I to jest mapa w stylu, nie dostałeś enderperły, to 70% czasu ktoś cię zestrzeli, jeżeli nie potrafisz speedbridge. Czyli C-tier. A to C-tier? C-tier. Dobra, a więc teraz Bydgoszcz. Oczywiście Bydgoszcz. Czekaj, ale żeby nie było. Bydgoszcz. To mów najpierw. Bydgoszcz to jest Bydgoszcz dla memów po prostu, ale gdybyśmy nazwali Warszawa, ponieważ to ogółem mapa pokazuje jakby moim zdaniem to jest, co autor miał na myśli, to pokazanie Warszawy w 44, nie? Jakieś powstanie Warszawy. Ponieważ tam są polskie flagi, tym wszędzie rozbity budynek. To jest fajny zamysł, wykonanie jest słabe. Ponieważ... No. Kunio, mogę ja na ranta pójść takiego mocnego? Sure. Bo ja lubię rantować. Mapa 02, o nazwie, którą mi nadaliśmy Bydgoszcz, jest zła z paru przyczyn. Pierwsze... Znam dużo jeszcze, kurwa, pajęczyn! Pajęczy tyle! Po drugie, lubię to... jedyna rzecz, którą mówię, to podejście do mapy, że wszystko jest... Dżunte, a budynki są przełożone, które można bardzo łatwo. Ale czemu musimy tak długo do Windaka, łam! Trzecie. To chuj tu to wypali. Dziękuję za przyjście na mojego tektaka. Ja byłem Kolej Maczkowski. Do widzenia. A więc przechodzimy do następnego. 03. Japonia. Ta mapa to dno. Jaki jest tego powód? A więc, jak teraz widzą... Teraz ludzie, którzy to oglądają, zobaczą, że nie widać zrenderowanych sąsiednich wysp, ponieważ droga do mida to jest około 50 bloków. Tak 40 do 50, to jest tyle. Czyli to jest znowu mapa. Moim zdaniem, nie grałem na niego dużo, nie wiem. Moim zdaniem to idzie D-tier solidny. Ponieważ jeszcze jeżeli zostaje jedna osoba i ona siedzi na kucaku cały czas, to nie wygrasz. Po prostu czekasz. To mapa 04. Dobra, mapa 04, a.k.a. Kopiarka, to kopiarka? Z jakiego powodu? Ponieważ są użyte asety z Bedwarsów. Albo na Skywars się urodziło, nie wiem. Może to Bedwars zgapiło. To ja mogę zrantować drugi raz, bo tutaj też nie lubię tej mapy. Dawaj. 5, mapa 04, kopiarka. Jędzła, ponieważ... Myślisz, że tutaj nie jest na statku, to wygrywasz grę. A jak w domu, to masz przesłane, bo tak musisz kurwa kopać złoto i żelazo, jak się nie dostanie żadnej broni, by były dobre. Kupuję... Fuck sake, nauczy się map designu! Dlatego kupujesz szermierza. Kurwa, nie jest bogaty. Dobra, to ja bym dał, że ta mapa jest taki... B albo City, coś pomiędzy. Powyżej ja na pewno Originala, to jest... Tutaj jest. Moim zdaniem, powyżej Originala. Z wyglądu wygląda zarąbiściowo asety, probably. Mapa wygląda mi słabo, to prawda. Ale dla mnie na Originalu grało się lepiej niż na tej mapie. No to może dajmy na D-tier wtedy, D-tier, powyżej Japonii. Jakby nie grałem za bardzo w Japonię, ale... Jest okropna, twoim zdaniem. Jestem na to...
No to jest ogółem mapa typu, czemu nie dostałem enderperły pomocy. Mapa 05, aka statek. Oczywiście jest SS tier, walić Bydgoszcz jest kurna, jest poniżej mapy na Bydgoszcz, jest poniżej Bydgoszczy. Ta mapa to jest totalne Jezu, dno. Ale ja mogę rentować na tych mapach. Czekaj, pozwól, że ja to zrobię. Po pierwsze, droga do mida to jest dno, 50 kratek tam jest minimum. Ludzie na rogach mają przerąbane, potrzebują ponad staka, żeby się dostać imo. Po drugie, statek. Sam nie da się walczyć na statku, to jest okropne miejsce do walki, ponieważ tam jest constant low ground dla osoby, która jest na półpłytce. Po trzecie, mid, dookoła jest woda. Na 1.8 nie da się pływać. To jest, walki w wodzie są okropne. Dobra, możesz ty lecieć. Jeszcze punkt 5, jebać półpłytki. Rozumiem, że ktoś chciał zrobić statek, jak ma po statku, ale mogłeś to zrobić lepiej, nie wiem. Mogłeś zrobić tą elektrę, która ma w środku wodę i to wszystko mówi wolno. Mogłobyś tak, że jest po prostu jeden wielki statek, koło jego są mniejsze statki, z tych mniejszych statków musi się dostać. To by było spoko. Wtedy nie musiałbyś dawać wody, która by niszczyła po prostu flow of the game. To w ogóle map design! W ogóle movementu nie masz na tej mapie. Tutorial Kornaka mają lepszy map design niż to gówno. Czyli Bydgoszcz. To jest najgorsza mapa na całym Skywars. Możemy się zgodzić. No, nawet mapa 02 Bydgoszcz, że taka była. Nie masz statki. Onion Ring 0.5. Onion Ring, szczerze? To jest dobra mapa, Imo. To jest dobra mapa. To jest dobra mapa. To jest naprawdę dobra mapa. Droga na te wyspy między tobą, między twoim spawnem a midem są spoko. Może to jest taki onion ring właśnie, możesz się po nim poruszać i to jest spoko. Jeszcze pod tym są jakby tunele i możesz... Minus jest taki, że przeciwnicy bardzo często się blokują w tych tunelach i to jest irytujące, ale są tam skrzynie i jest pełno skrzyń. To nie jest tak, że tylko na midzie są skrzynie, dlatego mid nie jest tak valid w tej grze. Choć na midzie jest 8 skrzyń, trzeba przyznać, więc moim zdaniem A tier. Ty byś dał kurde E. Ja bym dał B, dobra, okej. Okay. Nie jest najgorszym mapą, ale też mogło być lepiej. Tak, teraz camping. Co to jest? Faktycznie to jest Podlasie. Trochę mnie wkurza to, że na początkujących wyspach jedna skrzynka jest w wanie. Oni zrobili to taki błąd. Jeden błąd zrobili. Tam są kamienne te przyciski, żeby otwierać te drzwi. I one szybciej się zamykają od drewnianych. Gdyby dali drewniane, to by było spoko. Próbuję z nogi dać też normalne drzwi, jakby... True. Po co żelazne drzwi? To jest bez sensu. Jakby to trochę psuje flow gry. Tak. Jeżeli zaczyna się gra, co nie? Bierzesz skrzynkę, okej, nie ma nic, i pójdę do drugiej. Jeszcze na midzie jest dużo podwójnych skrzyni. Chyba są trzy albo dwie podwójne skrzynie i jeszcze jest jedna normalna skrzynia, która jest zablokowana w kamieniu. Czy tam glinie, nie pamiętam. Chyba w glinie. No, ale mapa jest... Nie jest najgorsza. Jest dobra, jest dobra. Takie C albo D tier. Fajnie by było, gdyby w ogóle zaczęli nazywać te mapy. No, arena... Witamy na... Arena 09. Witamy na Arena 02. Kurwa, tak. Witamy w Bydgoszczu. Przechodząc dalej, to jest teraz, zaraz za Podlasiem są wieże. Tak, wieże. To w sumie to jest arena, na której często mnie zestrzeliwują, kiedy nie mam enderpearły, to mnie wkurza. Tak, to jest ta mapa, co jak... Jeżeli nie masz enderperły, to na 100% będziesz miał dwóch albo trzech gości, którzy będą na ciebie strzelać. Tak, ale ta mapa to jest istny raj dla janitorów. To jest istny raj dla nich, naprawdę. Właśnie tak samo dla strzelców, którzy cię zwalają z mostu. To jest okropna mapa. Ja umiem grać na tej mapie, ja znam... po prostu speedbridżujesz się, nie? Ale dla większości graczy to jest ból zwykły. Ja bym też dał E. Dobra. To mapa... Namioty. Namioty? Moim zdaniem to jest S tier. To jest moja druga ulubiona mapa, moim zdaniem. To jest jedna z lepszych map na krainie. Ogólnie. Jest może jeden problem z położeniem tej drugiej skrzyni. Nowi gracze nie wiedzą zupełnie, gdzie jest ta skrzynia. Musisz rozwalić. To jest takie wkurzające, ale...
jakby jedna z tych mapa z grzybami ma też skrzynkę pod tym garnem, to też może być problem, ale... Ogółem na niektórych mapach są cheeky spoty na te cheesy spots. Taki może być, zaliczamy to jako S-tier. S-tier, S-tier, dobra. Dobra, czyli Onion Tier cofnięty w rozwoju teraz. Ta mapa to jest gówno. Ile? To jest mapa, na której najczęściej mi się zdarza, że ktoś albo mnie zwali jajkiem, albo się na mnie tepnie od razu. I pytanie, kto wpadł na pomysł, żeby wyspy miały wielkość 3 na 3 bloki? 3 na 3 bloki! Ważniejsze pytanie to jest, kto wpadł na pomysł, żeby wyspy miały 0 kurwa ścian? Plus jeden. Tak łatwo zwalić. Ściany nie są konieczne, ale chociaż barierki, chociaż coś. Ale mid na tej mapie, to jest takie dno. Znaczy, w sumie rozumiem, że mid może być dnem, bo tu bardziej chodzi o tego Onion Ringa dookoła, ta. Żeby ludzie potem odzieli. Ta tam ale się mogło być lepiej. I problem też jest z Onion Ringiem taki, że jeżeli ktoś cię na ciebie nachodzi, to nie masz jak uciec, nie? Musisz w drugą stronę biec od razu. Wieży 2-0. Tak. Wieże 2-0 to jest taka lepsza wersja, po prostu wiesz, nie ma co mówić, po prostu. No. Jakby dałbym je... C-tier. C-tier. C-tier, no. Pod tym, ta moim zdaniem, to nie ma co się rozpowiadać, po prostu. Ja bym dał... No. To jest to samo co wieże, tyle że trochę lepsze, ponieważ są skrzynki na górze. To są namioty cofnięte w rozwoju. Ponownie, droga na mida to jest ból. Ludzie, którzy chcą cię zestrzelić, to jest raj dla nich. Jeżeli się zdarzy jedna osoba, która ma albo Kit Endermana, albo Ender Pearl'a trafiła, to ona 90% czasu wygrywa grę. Chyba, że ja jestem w lobby, nie żartuję. Nie mogę sobie przypomnieć żadnego momentu grania na metod rozwoju. Bo umierasz. Bo są chyba nudne. Teraz, Śluńsk. Śluńsk. Ja nienawidzę tego, że na midzie jest dziura. Jeżeli trafisz Ender Pearl'ą w bloki obok tej dziury, to jesteś w dupie. To jest najgorsze i przez to daje, że to jest B-tier. I co możemy powiedzieć o Dumbie? Mid jest okropny, ponieważ jakaś osoba po prostu może zblokować wszystkie wejścia na mida. I to koblem. Zbierze wszystkie skrzynie i wtedy wychodzi w full diamencie, to jest okropne. Ale tą mapę bym dał szczerze na B-tier, to jest spoko mapa. Albo w sumie nie, A-tier zostawiam. To jest spoko. Dobra, gej. Lekko grałem. Lekko grałem. Jest. Pamiętam, że raz wygrałem mecz. Więc SSS-tier. To jest jak rozmowa o... Proste, że SSS-tier. Ta mapa mi się nie podoba, mid jest okropny, spawny są słabe. Tam po prostu C dam nad Podlasiem.